Siemaneczko wszystkim, śmietnikowy artysta z tej strony. Wiecie, co tu jest rozłożone? Rozłożony tu jest depozyt, gigadepozyt, jeden z większych w mojej karierze, największy chyba. No i co? I robiliśmy dla nowych użytkowników, robiliśmy go już przez Saga, 29 odcinków, ale na szczęście w końcu będzie może koniec. Kończymy. Zakończyliśmy wszystkie torby. Z ostatniej torby, przypominam, najlepszy fant mi się wydaje, to są te trzy kolekcjonerskie pędzelki. Powiedzcie mi coś o nich, bo najwięcej chciałbym o nich usłyszeć. I polecimy teraz tymi misiami, słuchajcie. Dobra, mamy trzy karty, uważajcie. Trzy mini depozyty z wielkiego gigadepozytu. To będą emocje, dlatego kochani, no dobra. Który pierwszy? To co wiedzieliśmy, że biżuteria, bo to w ogóle nie wiemy. Ale jaki jest głos? Co tam jest, myślicie? Co? Patrzcie, po dotyku? To mogą być guziki chyba, albo spinki. Ja mówię, że guziki jakieś, kurde, to? To nie wiem. Co to może być? Normalnie mini depozyt. No dobra, i to widziałem, że jest biżuteria, tylko normalnie tutaj, nie wiem czy tego na koniec nie robić, bo tam jest złota biżuteria, delikatnie, złota, nie wiem czy złota, wiem, że złoto nie pachnie, patrzcie, o fuck, normalnie już widzę ten kolor, ale on jest trochę jasny, a ten bardziej, nie, czy nie, ten jest za lekki, państwo, kurczę, na złoto, to jest za lekkie na złoto, państwo, chyba, że jest takie puste, ale nie, próba magnesowa by się przydała. Dawajcie, próba magnesowa. Ło. Trzeba to trochę będzie ustabilizować tą galerię skarbów, wam powiem. Trzeba będzie ustabilizować. Ustabilizujemy to. Przeglądajcie do woli. Wróćmy tutaj do tego. Przyciąga magnes czy nie? Sprawdźmy. Patrzcie, ale to jest fajne, ty. Pociąga spina. Mega. Dosłownie mega spina. Fajna. I jeszcze jest druga. Do czego to służyło? Może to srebrne? Przyciąga magnes? Nie przyciąga. Czyli to jest mosiężne, albo nawet srebrne, wam powiem. A nawet może być srebrne. Tylko gdzie jakaś próba, kurde. No i teraz nie wiem. To może być srebrne z perłą. Srebrne spinki mogą mieć z perłą, ale nie wiem. Patrzcie. Bo magnes nie przyciąga, a ja nie widzę nigdzie przebarwień. Ani żadnych, wiecie, ani żadnych patyn, a to jest niewątpliwie stare, no po takim czasie coś już by wyskoczyło, ale no chyba to jest srebrne, wam powiem, ale jazda, patrzcie, srebrne spinki takie, masakra, ale fancior kolejny, normalny gigadepozyt, polecam oglądać poprzednie odcinki, naprawdę są ciekawe, unikatowe rzeczy, których ja sam naprawdę pierwszy raz też widzę. Zobaczmy, co to jest, patrzcie, spinka taka. Owoc, ale nie srebrne, no nie, bo to lekkie, ale to jest ciężkie, tak by to srebrne, bo wam powiem, było, nie wiem, sprawdzimy to potem, patrzcie, taka spinka stara, fajna, ale to już jest mosiądz, widzimy, to już jest mosiądz, co oni wyrzucają do śmietnika i co, patrz, to jest ciężkie nawet, ale kieta, to jest kieta, przyciąga? To już jest spalone u mnie. To już jest u nas spalone, ludzie. To już jest tylko zwykły taki łańcuch. Patrzcie. To już nie jest złoto. Lecimy dalej. Tu perła. Pa, wypadło z tego. Jak to możliwe? To trzeba przylepić jakoś. Kurczę, ludzie, super glutem to trzeba przylepić. Ja to walnąłem o ziemię. No dobra, to się przylepi, bo to tylko wypadła perełka, no nie? To się nic nie stało. Dobra, to się przylepi, tą perełkę. Ona jest nieregularna, to może być perła nawet. Ona jest nieregularna. I zobaczmy dalej. Zobaczmy muszkę, nie? Czy to przyciąga magnes? Sprawdźmy teraz. I to. To nie, tylko to przyciąga. No więc co to jest? Ale powiem wam, że pachnie. Pachnie metalem chyba, czyli a to pachnie?
Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. To trzeba by było zweryfikować. Nie wiem, jakieś złote kiety i nie wiem, czy złote. Nie wiem, ale waga taka słaba, powiem wam. To nie, to powinna być taka waga, nie? Tylko, że to jest, kurczę. No nie, no powinno być cięższe. Nie wiem, czy to jest miedź chyba, miedziany, czy mosiężny, czy złoty. Nie wiem, zweryfikujemy to, jak będą złote, to. Ale takie same są, więc to chyba ta sama bajka. No i dobra, fajnie, fajne znalezisko, niewątpliwie. Coś jeszcze jest? O, jest coś jeszcze. Ua! Kolczyki z PRL-u. Fashion Earnings. Patrzcie, to się przetrze. To się wszystko przetrze. Nowe kolczyki, ty Fashion Earnings. One nie są złote? One takie. Fashion. Nie, pisze DM 695. Co to znaczy? Czyli chyba nic. Nic szczególnego. Magnes przyciąga? A magnes nie przyciąga, więc potencjał jakiś mają. Jakiś tam. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej z następnymi. To mamy już w pierwszym mini depozyciku. Niewątpliwie fund depozytu. To są te dwa. Prawdopodobnie srebrne kolczyki, bo bardzo wyglądają jak srebro. I może te też. To też fajne, tak. No, dobra. Lecimy z następnymi dwoma paczuszkami. Może teraz ta, czy ta. Wylosujemy. Dobra, lecimy dalej. Zapraszam na kolejny odcinek. Co oni wyrzucają do śmietnika? Mini depozyciki we wielkim depozycie. Polecam poprzednie odcinki. Unikatowe naprawdę przedmioty. No i co? No jedziemy z tym dalej.